No to co, jadymy, ja? Nie jadymy, bo kluczy zaś nie miał znaleźć. Jakie są klucze? Ale my jedziemy chyba na grzyby, a nie ty zanęcać, jakbyś na ryby jechał. No jestem na grzyby chyba ubrany, nie? Ale wyglądasz tym kibelkiem, chyba jakbyś bylibyśmy na dzierż, nie? Tak, no to nie wiem, jak się trzeba ubrać. Dobrze, jesteś ubrany. Wyśmienicie. Prawdziwy kozak jedzie na kozoki. Znalazłem kupę takich kurczę informacji, jak tak siedziałem przez ten tydzień sobie i o grzybach czytałem. To jest jakiś muchomor, sromotnik jakiś, z takim zielonym łebkiem. To się nazywało jakoś, bo to przypomina tego penisa. I wykluwa się w ogóle z takich jajek. I ma takie właściwości lecznicze, że leczy, kurde, wszystko. Wszystko? Wszystko. Nawet raka, jakiś raka jeli, raka gardła. I podobno ten grzyb rośnie, tak, że nie chce mi się wierzyć. Nawet mówię, wezmę może wodę, bo coś, jakbyśmy znaleźli takiego grzyba. Centymetr na godzinę. O. Ja, czyli godzinę poczekamy i będzie... Najszybciej. Przygoda. Masz lat w skoda. Może kurki będą, o kurki wiem jak wyglądają. Kurek to chyba tam nie ma za bardzo. Ja tam jeszcze ani jednej kurki nie znalazłem. Tam nad rzekę jak jeździmy, to tam są kurki. A maślaczki są, tak? Ale mało. Maślaczki to musi się po młodniku tam hasać. I proszę, zielone światło dla grzybiarzy. Wygląda na to, że będzie piękny dzień. O, jak w Kalesonach jest tam. No ciekawe, ile będzie ludzi w lesie, ale myślę, że full. A? Nie tam, gdzie my. Tam, gdzie my jedziemy, to nie, nie. Jak nad morskim okiem? Ale po drodze pewnie będziemy... Dzień dobry. Dasz grzyb. Jak tam? Były grzyby. Jakie grzyby? Były grzyby. Biorą. Połamania grzyba. Co jeszcze w lesie możemy znaleźć ciekawego? Patyki, liście. Jakieś. Żołądzie. Czaszki do akwarium. No nie wiadomo, czy w ogóle będą grzyby, nie? Ja tam się nastawiam na dwa słoiczki. A chcę do obiadu mieć na jutro. Ja też zamierzam wszystkie te malutkie do słoiczków. A reszta to już będzie mama. Wiecie co z tym zrobić? Pozdrawiamy mamę. Halucynki też będziemy zbierać? To tutaj, na polu. Możemy. Halucynki, muchomory. No ciekawe, co po takim muchomorze jest. Nie, boli brzuszek. Właśnie, że nie. Szamani jedli muchomory. Widziałem chłopa w lesie z taką brodą. Mówił, że to nie jest zabawa dla dzieci. Wcinał na surowo i się coraz bardziej cieszył. No to tu jesteśmy koło tego miejsca, gdzie są te ciężkie, małe kapusty. Tak. To trzeba zobaczyć, czy nie ma tam ciężkich, małych. Nie będzie grzybów, to weźmiemy, napakujemy bagażnik kapusty. O, jak ja zamarynuję dzisiaj grzybów. O, ojejku. Ale będzie słoik. Aha, nie mam słoików. Miejsce i folią za taśmą MacGyvera. Albo wanny. A papier masz może? O, jaki papier? Toaletowy? Nie. O kurde. Dobrze, że w lesie są liście. Ładnie. Teraz o tej porze roku już duże. No i runem, nie? Meszkiem eleganckim, mokrym. Jak wjeżdżamy w te rejony, to mi się wydaje, że te wszystkie auta jadą na grzyby, nie? No, ale chciałbym mieszkać na wsi. Ja już na takiej huśtawce bym sobie kawkę walił. Ja. Chociaż nie jest sobota, no to piwko. No jakiś płyn w zależności od tego, jaka jest pora tygodnia. Zobacz, tak blisko mamy do takiego fajnego zbiornika, nie? Fajnego, a tak niefajnego. Wszędzie mamy blisko właściwie. W odległości 50 km to mamy wszystko. Mamy rybnik. Nie? Ale na rybniku trzeba płacić i po zmroku nie można łowić.
Nago Całkowicach, z tego co tak słyszę od tych, którzy tam jadą, to pustynia. Nie ma ryb. Na Świerklańcu ludzie z maczetami. Gdzieczno nam zostaje. Jedynie gdzieczno, nie? Z takich normalnych, fajnych zbiorników. I jeszcze nie wolno brać ryb z Dzierżna, no. Dzierżna jest najlepsza, no. Patrz, autobus jeździ przez tą tamę. Wow, jaka tu będzie mgła. Fajnie to. Aż się łezka w oku kręci, że nie na rybach, nie? Boże, auto. Pierwszy postój. No to tu są rejony, w których jeszcze nigdy nie byłem. Kiedy? Zaraz ci przypomnę, jak zobaczysz jedną rzecz, to opowiesz historię. Pewnego sumika w Spombie. A to tu jest, tak? Aha, to są te rejony. No to tu już wiem, gdzie jesteśmy. To tu jest, to ten... Tu jest, po lewej. Znowu przyjechać kiedyś na sumiki karłowate. Ja jest. O, paczek zarośnięte. Facet nam powiedział, dobra, nie? Panowie, jak złapiecie tego suma dwumetrowego, to go bierzcie. Bierzcie. No i złapaliśmy 20, ale 20-centymetrowych. Tak, i od tego punktu właśnie mam to wrażenie, o którym mówiliśmy, że wszyscy jadą na grzyby. Chyba nie na rowerze też. No pani na rowerze to już jedzie z grzybów chyba. Zaraz zaczną pierwsze parkingi. Pierwsze grzyby. Ja tu widzę już grzyby. Ja? Tym jednym okiem. O, patrz, po lewej, po prawej. Po prawej tu już grzybiarze, jest, wszystko. Już jest jakieś grzyby. Już jest zbierane wszystko, powracaj. Następnie. A tu znowu grzybiarze. Na Dzierżnie trzeba szukać miejscówki. Teraz będziemy na grzybach szukać miejscówki. No ciekawe, nie? A, ile tu jest aut? Ciekawe, czy są grzyby, czy ci ludzie a tu są... ile aut? O, pierdziele. Czy to też tacy entuzjaści? O, tutaj jacyś z koszem. Gdzieś już sprzedają, przy drodze. Nie, oni dobrze... A ile tu grzybiarzy, hopie? No, 20 aut. O, ciu. Ale... A ci akurat wyszli. Dobra, w koszyku mieli pusto. Patrz. Jasne, gwint się wybrali, ty. Jest to jakiś tam znak, że może są grzyby. Nie, to nie jest żaden znak. To jest znak, że po prostu wszyscy stwierdzili, że a, pewnie dzisiaj są grzyby. Tak jak my. Popadało, teraz trochę ciepło, na pewno są grzyby. Co za... No patrz, my nie znajdziemy grzyba, ani jednego, nie? Znajdziemy bardzo dużo grzybiarzy. To nie wiesz, że my jedziemy, hopie. To będzie faktycznie jak nad morskim okiem. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Jakby nie było grzybów, to sprzątamy las, no. Coś trzeba pozytywnego zrobić. Zgadza się. Co tutaj za to było? Huta cynku chyba, nie? Tak. Huta cynku. Miasteczko. I zobacz sobie teraz ten krajobraz po prawej stronie. Nie wiem, po czym to jest, ale to wygląda wszystko jak umarte tak nagle, nie? Zaraz będziesz widział takie pole, same brzozy przede wszystkim. Też jest. No. A tu brzozy rosną na hołdach. Zobacz te umarłe drzewa. To wszystko jest, patrz, jaka połać. Ja, faktycznie. Martwe drzewa, nie? Same kikuty takie, no. Po tej stronie masz hutę cynku. Nie wiem, czy ona jeszcze działa, czy nie. No, ale ten teren to taki trochę... Patrz, no, jak to wygląda. Jakie bagniska. Jak po Armagedonie, nie? I tutaj stoją ludzie i sprzedają grzyby. Czyli gdzieś tutaj w tym rejonie... O, to bogate w cynk. Przy tej hucie ludzie... Zresztą zobaczymy, jak będziemy wracać, to już na pewno będą tu, tam, stali i w tym rejonie zbierają grzyby. To jak masz brak cynku, to stąd tam najlepiej. W życiu bym nie kupił. Najlepiej stąd grzyby zbierają. Jak masz brak w ogóle ciężkich metali, to taki koszyczek grzyba i... metali ciężkich, uzupełniony asortyment na cały rok. Jezus Maria, ile tu jest aut. Wszędzie, nie? No to ile grzybiarzy tam ładzą. Tu auta. Aj, ja coś czuję, te grzyby to będzie... Pochodzimy sobie fajnie po lesie chyba. Łodnik to by były te maślaczki. No za mało jest trochę ten łodnik. Ale patrz. Patrz. Wszyscy na maślaczku przyjechali. Ja pierdolę, no wszystkie parkingi full, nie?
Mam nadzieję, że dupa. To jest zwiastun tego, że są grzyby. O, jaka dzwonnica. No tu jak dzwonią dzwony, no to się budzisz od razu, nie? Dupa z koszykami jak, i pod sklepem. Tutaj? Takie miejsca? Skąd ty w ogóle wyczaiłeś takie miejsce? A widzisz, łazić po Google Maps? Masz Google, nie Maps? Szukać takich kępek zieleni i patrzeć, żeby nie były przy drodze. I dokładnie tak znalazłem tą kępkę zieleni. Biało, czarny kot nam przebiegł drogę. Czyli albo będą grzyby, albo nie będzie grzybów. Teraz się wszystko okaże. O kurde. A? Zaczyna się. Tam są chyba ze trzy auta. Przyczepka tam jest. Koleś przyjechał przyczepką na grzyby. Dobra, to trzy auta tylko, a nie 30. No dobrze, dojechaliśmy. La 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 li la la. Nie? To jest grzyb, nie? Jaki fajny ty! Wyrwi. Aha, wyrwać, dobra. Wykręcać. I idź z nim. I pa! Zdrowy! Teraz sobie obrzyna skóra, to ci pokażę. Utnij na tej wysokości. O, bo ta nóżka... A ta to... wywalić? Tak jest. O, nie jest zdrowy. Nie szkodzi, nóżka może być. Ale kapelusz jest zdrowy. Utnij więcej. Zdrowy. No, ja bym go brał. Ja go na pewno biorę. Grzyba. O, twardy. Piękny. Dobrze, tam, żeby nie uschło. Jak powiedział kierownik wycieczki. Tak. O, patrz, tu jest jakiś, ale... A to nie mówisz już ten. Pokaż, pokaż, pokaż. No piękny. Dobra, będą grzyby. No grzybiarze miny mają takie dziwne. Inspekcja. Proszę. Co grzyby? A jaki piękny. Fajny. No, góra... Mogą gdzieś tu być. O, jest. Prawie go nadopnąłem. Czekaj. O, fajny. Pokaż, co to tam masz. O, jaki ładny. No. Patrz. Prawdziwek. Pokaż. O, idzie na takim czymś już, no. Pokaż. No właśnie. Właśnie tu one są, tylko jak są. No. Pokaż, jak są. Jaki? Jak nie ma, to na nie tym, ma. Na tym zielonym. Ładny. Fajny, tak? Obryziony. Ślimak jeszcze tam jest. Co to? Grzybek. Grzybek. No, ładne. No, widzisz, te na mchu. Część na tym zielonym, część na mchu, ale to pojedyncze sztuki wszystko jest. No ale coś jest. Pytasz co 5 minut, którędy. Jest jedna droga, lewo, prawo. Go, pół wielbłąda. Ale już mnie też trochę nogi bolą. Już mam dość. Gdzie skóra? Bardzo dobrze, żabo, obyś miała zakwasy. Patrz, jaki kura wytrawny grzybiarz. Jest fajny las, ale musi popadać i ciepło. Bo te górki są dobre.
nie ma. No ale już trochę ich ma więcej. Ale nie ma. No 10 już jest. Też mam 10. Chyba tego nie ma. I tym sposobem pierwszy na mecie jestem. Pierwsza jajeczniczka. Świeże tenkie. Prosto z lasu, hopie. Już bardziej świeże nie mogą być. No, na jajeczniczkę uzbieraliśmy. Właśnie się robi. Ja człowiek by umarł z głowy, jakby tak miał tyle zbierać. No co ty gadasz? Jakbyśmy jeździli nad rzekę, to ja tak kopię 2 tygodnie, to 80% diety to były grzyby. Grzyby z muzlami, grzyby ze śmietaną, grzyby kurde na patyku. Dary. Dary lasu. Patrz, my się tu wylegiwali, a ty w tym czasie... 6. No to miałem kiedyś w jednym miejscu 6, to drugi raz. Tego jeszcze nie było, nie? Jajecznica ze świeżymi prawdziwkami na łonie natury. Echa. To tak dla zdrowotności to raczej było. No, 4 godziny. Po lesie. Pokaż ile tego jest. Grzybków? No. Nie za dużo, no. Tyle. Najważniejsze, że wywędkarz był zadowolony.